Cześć, dawno nic nie nagrywałem, ale jak zwykle nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, dużo pracy. Ale jak to mówią, co nie uczycie, to nie odlecze. Jedziemy właśnie do Chorwacji po raz kolejny. Auto już zapakowane, jak zwykle po korek. I co? No to ruszamy w drogę. Jesteśmy. Dojechaliśmy. Udało się nam dojechać. Podróż zajęła około 14 godzin, także bez problemu. Na granicy tylko, na granicy chorwacko-węgierskiej, bo chodzi przez Węgry i Słowację, tylko sprawdzali nam dowody i paszporty covidowe. Może mamy tylko testy porobione, także z pewnością to wystarczyło. Ja miałem tylko jeszcze certyfikat, że przeszedłem covida, także testów nie robiłem. I tym oto sposobem jesteśmy po raz kolejny, 7 czy 6, już nie pamiętam, w Chorwacji. Trochę wcześniej. Mamy godzinę w 8:30, wchodzimy około 12:00, także idziemy sobie przejść się, zobaczyć co i jak. A tymczasem pierwszy cel to będzie trzeba oczywiście tam popłynąć, na te ruiny zamku i zobaczyć. W zeszłym roku byliśmy tutaj w okolicy, bo trafiliśmy w Sukoszanie, a byliśmy w Turani. To jest bardzo blisko, odległość około 20 km, także mamy mniej więcej porównanie, co tutaj jest ciekawego. Mamy w pierwszej linii, o, tu są apartamenty, to akurat są jakieś ruiny, ale pierwsza linia brzegowa, fakt, że nie na plaży, ale pierwsza linia brzegowa. I my w niej jesteśmy. Jak w środku będzie, zobaczymy. A tymczasem idziemy na jakieś lody i poszukać plaży. I chwila relaksu wreszcie na plaży. Po długiej podróży. Plaża tak wygląda. To jest plaża, nazywa się... Jak się nazywa ta plaża? Dla dzieci w tłumaczeniu chyba bodajże. Jest bardzo płytko. Tam daleko można iść. I są kamienista plaża, a dalej jest już piaszczysta. Także tak to wygląda. To jest jedna z plaż. Jutro może gdzie indziej i zobaczymy. Później wam pokażę, jak wygląda nasz apartament. Idę się przejść, zobaczyć co jest tutaj w okolicy. Zobaczcie z góry, jak to wygląda. Nie wiem, jak porównanie się dużo osób czy mało. Miejsca jeszcze jest, także spokojnie można się rozbić. I tam wzdłuż jeszcze wszystko jest. Zobaczymy. O, wiatr się będzie się słychać. Zobaczymy, co mamy w sklepiku. Piekara jest. Tego cypla. Zobaczcie, jakie wiatry są tutaj, jakie fale. Nie będzie słychać, bo wiatr jest bardzo. Tutaj będzie głowę urwać. Takie duże agawy w porównaniu do mnie. O, takie duże. Tu taka ładna willa. I nawet trawniczek mają. Rzadko spotykany w Chorwacji trawnik. Ciekawe, czy mają zraszacze. Thank you.
kart z menu w restauracji. Akurat te, które gdzie jesteśmy, tylko są takie kody. Możecie sobie zeskanować. Skanujecie sobie telefonem i całe menu wtedy widzicie. Ładne widoki, zobaczcie. Fajna miejscówka. To jest taka bardziej burgerownia. Zamówiliśmy sobie sałatkę jakąś i rybki, takie szprotki z piwkiem. Zobaczymy, co przyjdzie. Hej, witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj wieczorem jeszcze byliśmy się przejść, ale to zobaczycie pewnie w następnym materiale, nie wczorajszym i nie dzisiejszym, bo muszę zmontować 2-3 filmy naraz. Teraz idę sobie, bo pieczywo. Mamy fajne przejście takimi wąskimi uliczkami. Zobaczcie, jakie fajne takie przejścia są. O, więc idę po pieczywo i po zimne piwko, żeby było do domu, do lodówki. I ruszamy dzisiaj na pak, także widzimy się na pagu. W ten sposób będziemy, także pak, zjedziemy sobie trochę miasteczko i zwiedzimy sobie, pójdziemy na wyspę. Nie na wyspę, tylko na plażę. Także będzie film z pagu. W zeszłym roku już był film, link macie tutaj. Ten się wyświetli pewnie, także będzie drugi film z pagu. Może coś jeszcze dodam, zobaczymy. Także dzisiaj jest taki plan i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i piwko kupione. Jedna buteleczka pana. Na wieczór będzie schłodzone, także będzie można sobie spokojnie wypić. No i oczywiście kupiłem sobie Aiwar. Jestem w Chorwacji, w Polsce też jest dostępny, ale to miejsce specyficznie jest to dla mnie. Tutaj zawsze, znaczy często podawane jest do potrawy. Tutaj w Chorwacji, jak i w Bośni. I tak się nauczyłem, tutaj często właśnie jem Aiwar, także zawsze kupuję. Nawet do Polski przywożę. No mi bardzo smakuje. Dobra, to co, widzimy się na pagu.